10 klubów, które zmieniły herb. Juventus FC, włoski klub piłkarski założony 1 listopada 1897 roku jako SC Juventus przez grupę uczniów z liceum. Zespół ma siedzibę w Turynie. Juventus jest najbardziej utytułowanym klubem w kraju. Ma na koncie 33 oficjalne tytuły Mistrza Kraju, 12 Pucharów Włoch i 7 Superpucharów Włoch. W rozgrywkach międzynarodowych zespół zwyciężył dwa razy w Lidze Mistrzów, zdobył jeden puchar zdobywców pucharów, a także trzy puchary UEFA. Pierwotnie w logo Juventusu znajdowała się Zebrac. Co jest oczywiste, kiedy spojrzymy na barwy klubowe. Zawodnicy z Turynu występują w białych strojach w czarne paski, czyli wyglądają jak zebry. Później, bo już w XXI wieku zmieniono herb na tarczę francuską w biało-czarne paski, a w niej umieszczono byka, który jest symbolem Turynu, z którego pochodzi Juventus. W styczniu 2017 roku prezes ogłosił ostatnią zmianę na herbie Juventusu. Od reprezentuje słowo Juventus. Dwie duże J pokazane razem w różnych wielkościach z niewielkim odstępem między nimi, aby prawie zrobić większe J. Prezes powiedział, że znaczek odzwierciedla sposób życia Juventusu. Jak dla mnie to stare logo było po prostu lepsze, A, ale co tam. Legia Warszawa, polski klub piłkarski z siedzibą w Warszawie, występujący w Ekstraklasie, założony 14 marca 1920 roku, kontynuator tradycji piłkarskiej drużyny legionowej z kosti uchówki pod Maniewiczami z 1916 roku. Legia miała aż 10 różnych herbów. Pierwszy herb to biała litera L na czarnej uproszczonej polskiej tarczy herbowej. Po przeniesieniu działaczy do Warszawy w herbie po raz pierwszy pojawiła się LK w kółeczku. Miało to miejsce w lipcu 1917 roku podczas walnego zgromadzenia członków klubu. Wnętrze było białe z czarnym pasem biegnącym ukośnie od lewego górnego rogu. Miało nawiązywać do strojów, których zespół występował w latach 1916-1917. Herb funkcjonował jedynie przez kilka spotkań, ponieważ sytuacja polityczna uniemożliwiła dalszą działalność legii. 1922-1926, czyli trzeci herb legi, powstał po fuzji z koroną Warszawa. Z jednej strony pozostawiono legijną nazwę, ale przyjęto barwy korony, czyli biało-zielone. Opracowano wówczas nowy wzór emblematu klubowego. W 1926 roku barwy legi ponownie uzupełniono kolorem czarnym, a na koszulkach piłkarzy symbolicznie pojawił się herb z 1917 roku. 1927-1950 to kolejne logo. Czarno-biało-zielone barwy obowiązywały od początku 1926 roku, ale emblemat taki po raz pierwszy pojawił się na koszulkach dopiero później. Następnie wiele razy zmieniano ten herb, tak opowiadałem, no i w końcu nadszedł PRL, utworzono Centralny Wojskowy Klub Sportowy Warszawa i po raz pierwszy odstąpiono od tradycyjnego kształtu tarczy herbowej, zamieniając ją na uproszczony wzór ze złoto-zielonym obramowaniem. W środku znalazła się duża czerwona litera C z mniejszymi W oraz KIS wewnątrz. Kolejne herplegi po odwilży, nawiązuje do pierwszych klubowych herbów. No i dalej się znowu to wszystko tak zmieniało i w końcu w 2005 roku oparta na korporacyjnych wzorcach polityka właściciela klubu oraz nieregularna kwestia praw do herbu skutkowały zmianą loga. Nowy emblemat utrzymał się jedynie przez kilka miesięcy przy dezaprobacie kibiców, którzy określili znak kapslem. Następnie zmieniono ponownie herb. Próbowano wrócić do pierwszego herbu, czyli tarczy, jednakże ponownie to było nietrafione, no i w końcu w 2010 roku powrócono do herbu z 1957 roku akceptowanego przez większość kibiców. Chelsea London, angielski klub piłkarski mający swoją siedzibę w zachodnim Londynie w dzielnicy Hammersmith and Fulham, został założony 10 marca 1905 roku. Obecnie gra w Premier League i większość sezonów spędził w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Klub Chelsea był sześciokrotnie mistrzem Anglii, ponadto zdobył Puchar Ligi Mistrzów UEFA 8 razy, Puchar Anglii 5 razy, Puchar Ligi Angielskiej dwukrotnie, zwyciężył w rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów. Pierwszym przyjętym po założeniu klubu herbem był wizerunek Ameryta Chelsea weterana wojskowego, który mieszka w pobliskim Royal Hospital Chelsea. Kiedy Ted Drake został menadżerem Chelsea w 1952 roku, zaczął modernizować klub. Uważał herb emerytów w Chelsea za staroświecki, więc nalegał, aby go zastąpić. Najpierw wprowadzono inicjały klubowe, a później Lwa. Następnie regularnie modernizowano owe logo. Columbus Crew, amerykański klub piłkarski z siedzibą w Columbus. W latach 1996-2002 piłkarzem tego klubu był Robert Warzycha, a od 2009 do 2013 pełnił funkcję trenera zespołu. Przy konstrukcji nowego logo widać inspiracje niemieckie. Okrągłe herby posiadają choćby Bayern Monachium, czy też Borussia Dortmund. Zresztą na pierwszy rzut oka widać podobieństwo do logotypu mistrzów Niemiec. W sumie zmiana wyszła na dobre, bo ich stare logo było, no, co najmniej dziwne. Bayern Monachium, niemiecki klub piłkarski siedzibą w Monachium w Bawarii. Jest to najbardziej znany i najbardziej utytułowany niemiecki klub, a także jeden z najbardziej utytułowanych europejskich klubów. 28 razy zdobył tytuł mistrza Niemiec, 18 razy wygrał Puchar Niemiec. Ponadto w rozgrywkach europejskich dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i trzykrotnie w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych oraz po jednym razie wygrał Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA oraz Super Puchar Europy, co czyni go jednym z nielicznych klubów, który triumfował we wszystkich możliwych turniejach rozgrywkowych w Europie. Największe wątpliwości jeśli chodzi o Bayern Monachium budzi druga wojna światowa. Otóż ostatnia wzmianka jaką można znaleźć o Bayernie w większości opracowań dotyczy roku 1932, a później dopiero rok 1954. Także jest dziura w historii. Uważa się, że w tym czasie Bayern używał takiego herbu. Dziś wygląda oczywiście tak jak pokazywałem przed chwilą. Real Madryt, hiszpański klub sportowy powstały w 1902 roku. Słynie głównie z sukcesów istniejących od chwili założenia drużyny piłkarskiej, która 33 razy zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii, 13 razy puchar Europy, czy też Ligę Mistrzów, a także wiele innych trofeów, w tym przyznany w 2000 roku przez FIFA tytuł najlepszego klubu XX wieku. W 1902 roku herb Realu Madryt został po raz pierwszy pokazany i był to 6 marca, kiedy to grupka ludzi założyła ten klub. Pierwszy wygląd herbu powstał od inicjałów CFM. Jednak w oficjalnych meczach regulacje odnoszące się do stowarzyszeń sportowych określały, że herb miasta Madrytu musi być bardziej przejrzysty. Później herb regularnie zmieniono, tak jak zresztą widzicie na załączonych obrazkach. Ostatnia zmiana, jaką wprowadzono, to rok 2014. Klub wtedy usunął krzyż z korony królewskiej, ale tylko w niektórych wersjach, m.in. na karcie kibica. Pojawiły się opinie, że nie chce się drażnić muzułmańskich klientów nowego sponsora, czyli National Bank of Abu Dhabi. Manchester United, angielski klub piłkarski z siedzibą Stratford w hrabstwie Greater Manchester. Występuje w Premier League, której był jednym z założycieli w 1992 roku. Logotyp klubu wywodzi się z herbu Rady Manchesteru, mimo że pozostał z niego tylko statek. Diabeł pochodzi od przydomku zespołu Czerwone Diabły. Znajdował się on na programach meczowych i szalikach w latach 60., a na herbie pojawił się w 1970 roku, chociaż na koszulkach do 1975 pierwszego roku nie było żadnego herbu. Everton FC, angielski klub piłkarski założony w 1878 roku w Liverpoolu, w dzielnicy Everton. Spędził najwięcej sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, bo sezon 2017-2018 to jest jego 115 sezon. Od 1954 roku nieprzerwanie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Everton jest jednym z 12 klubów założycieli angielskiej ekstraklasy. Herb Evertonu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych herbów klubowych w Anglii. Znajdują się na nim wieża, dwa wieńce laurowe, będące symbolem zwycięstwa, cyfry oznaczające oczywiście datę założenia klubu oraz motto. W latach 80. oprócz liter dodano wieżę oraz więcej laurowe, a następnie wprowadzono herb wyglądem zbliżony do obecnego. W 1998 roku dodano datę założenia klubu i napis Everton, ale elementy te pojawiły się na koszulkach dopiero w roku 2000. Występująca w herbie wieża znajduje się przy Netfield Road w dzielnicy Everton. West Ham United, angielski klub piłkarski z siedzibą w Londynie, swoje mecze rozgrywa na stadionie olimpijskim. Wcześniej klub nosił nazwę Thames Ironworks a od 1900 roku nazywa się West Ham United. Tradycyjnie klub gra na bordowo-niebieskich koszulkach i w białych spodenkach. Początkowy zespół grał na Southern League i Lidze Zachodniej przed przystąpieniem do Football League w 1919 roku. Drużyna może pochwalić się trzykrotnym triumfem w Pucharze Anglii. W Sezonie 2018-2019 występuje w Premier League oczywiście. Do największych sukcesów klubu należy Puchar Zdobywców Pucharów, zdobyty w 1965 roku oraz Puchar Intertoto – Zdobyty w 1999 roku, West Ham United na koniec sezonu 2015-2016 zdecydował się na przeprowadzenie wizualnych modyfikacji. Tytułowy krok w tył klubowego herbu wcale nie dotyczy jednak tylko techniki wykonania, widocznej na pierwszy rzut oka. Anglicy dokonali dość drastycznego cięcia swojego herbu na rzecz no właśnie, właściwie niczego. Herb zmienił się wiele razy w historii tego klubu, ale ostatnia zmiana zdecydowanie na minus. Miał to być powrót do jednej z klasycznych wersji, ale pozostałe wątpliwości budzi oczywiście techniczne wykonanie i jakość nowego projektu. Zmienił się kształt tarcza, do tego usunięto z herbu stęgę, na której widniała nazwa klubu. Lech Poznań. Polski klub piłkarski siedzi siedzibą po w Poznaniu występujący w Ekstraklasie. Lech Poznań pierwotnie miał w swoim logo skrzydła. Następnie zmieniono je na poznańskie koziołki. Postanowiono finalnie wrócić do skrzydeł, które są nazywane skrzydłami kolejarskimi, co jest symbolem tego, że Lech jest klubem o kolejarskiej przeszłości. Ciekawostka, pierwszym logiem Lecha była o taka niebieska literka L.